Wczoraj pokazywaliśmy, jak za sprawą Industriady osiedle Familoków w Czerwionce-Leszczynach zmieniło się w kopalnię atrakcji. Niemniejszym zainteresowaniem cieszyła się śluza w Rudzińcu na Kanale Gliwickim. Tysiące ludzi zjechało z całego Śląska i nie tylko, by móc zobaczyć, co kryją w sobie zakamarki zabudowy śluzy. Taka okazja zdarza się bowiem tylko raz do roku. Po raz kolejny Industriada, czyli Święto Szlaku Zabytków Techniki, zawitała do gminy Rudziniec. Główną atrakcją oczywiście była śluza, na co dzień zamknięta dla zwykłych śmiertelników. Te mechanizmy i urządzenia na co dzień skrywają się za granitową elewacją potężnych ścian. W tej chwili jest ta niepowtarzalna możliwość, czy też może raczej rzadka możliwość, żeby te mechanizmy obejrzeć, przyjrzeć im się z bliska. Zainteresowani mogli zobaczyć maszynownię i sterownię, przyjrzeć się z bliska mechanizmom, które od blisko 80 lat wprawiają w ruch potężne wrota śluzy. Odważni i wytrwali podejmowali wyzwanie obsługi śluzy i własnoręcznie siłowali się z kilkudziesięciotonowymi segmentami wrót obiektu. Tuzinkową atrakcją okazały się wyprawy łodziami roboczymi do śluzy Sławięcice. Pokonując kanał Gliwicki, korzystający z tej możliwości popłynęli na Opolszczyznę, gdzie zwiedzali śluzę mniejszą od Rudzinieckiej, na której dopiero rozpoczną się prace modernizacyjne. Poza tym na wszystkich odwiedzających śluzę w Rudzińcu czekają warsztaty tematyczne dla dzieci, dla młodzieży przygotowane przez Zespół Szkół Żeglugi w Kędzierzynie-Koźlu. Jest również możliwość zwiedzenia jednostki szkoleniowej Major Sucharski. Prawdziwą furorę zrobił występ orkiestry dętej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu. Były pokazy ratownictwa wodnego, był koncert bluesowy, poza tym na dzieci czekało masa zabaw i atrakcji. Nic dziwnego, że tego dnia śluzę odwiedziło ponad 1000 ludzi, których przygnało tutaj jedno. Ciekawość, żeby przepłynąć statkiem, coś się dowiedzieć na temat tej śluzy, no trochę jakichś atrakcji innych niż na co dzień. No, nigdy nie widziałem śluzy z bliska, więc chciałem zawsze zobaczyć, jak to działa, jak to funkcjonuje i całą tą otoczkę wokół tego. Skąd taki wybór, to niespodzianka od mojego męża, także zawsze jest pomysłowy, w każdym tygodniu gdzieś mnie zabiera i tym razem padło na tak wyjątkową imprezę jak Industriada, którą mamy okazję co roku odwiedzać. To jest coś, tu jest życie, tu jest jakaś energia, tu są ludzie, tu są melodie, piosenki, wszystko mi się podoba. Dodajmy, że śluza w Rudzińcu przyciąga jak magnes, zwłaszcza po tym, jak została poddana kompleksowym pracom remontowym i dziś zachwyca i intryguje.